Poznaliśmy już dwa schematy rozwiązywania równań kwadratowych. Teraz dowiemy się, co trzeba robić, gdy żaden ze współczynników nam się nie wyzeruje, czyli gdy a jest różne od zera, b jest różne od zera i c jest różne od zera. Tak jak już mówiłem, pierwszy krok jest zawsze taki sam. Musimy sobie uprościć równanie, przerzucić wszystko na jedną stronę, zaobserwować, jaki to jest typ równania i dopasować odpowiednią metodę. Tak więc ja tutaj będę rozwiązywał równolegle jeden przykład, żebyśmy widzieli, jak to wszystko funkcjonuje na konkretnym przykładzie. Tutaj musimy sobie wymnożyć x przez ten nawias, czyli będziemy mieli x do trzeciej plus x kwadrat minus x. Przerzucamy to, co jest z prawej strony, na lewą stronę i przyrównujemy to do zera. Widzimy, że x do trzeciej minus x do trzeciej nam się wyzerują i zostanie tylko x kwadrat minus x minus 2 równa się 0. I widzimy, że tutaj nasz współczynnik a wynosi 1, czyli to jest liczba, która stoi przy x kwadrat. Współczynnik b wynosi minus 1, bo mamy minus x. I wyraz wolny, czyli współczynnik c, wynosi minus 2. I jaki jest kolejny krok? Widzimy, że mamy równanie, w którym wszystkie współczynniki są różne od zera i teraz nauczymy się kolejnej metody. Drugi krok polega na wyznaczaniu delty. Delta to jest duża litera greckiego alfabetu, to jest jej symbol, taki trójkącik i to jest wyróżnik funkcji kwadratowej. Na to również mówi się wyróżnik. Wyróżnik mówi nam, ile rozwiązań ma równanie kwadratowe, ponieważ popatrzmy, czego my tak naprawdę szukamy. Mamy do rozwiązania takie równanie. Będziemy szukali takiej liczby x, która po wstawieniu do tego równania, jeśli x zamienimy liczbą i wyliczymy sobie te wszystkie działania, wykonamy te wszystkie działania, czyli jakąś liczbę podniesiemy do kwadratu, odejmiemy tę samą liczbę nie podniesioną do kwadratu i odejmiemy dwójkę, to dostaniemy 0. Właśnie na tym polega rozwiązywanie równań. Szukamy takiej liczby, która po wstawieniu za x da nam 0. Jak się okazuje, takie równanie może mieć dwa rozwiązania, jedno rozwiązanie lub może nie mieć rozwiązań, czyli może być taka sytuacja, że nie istnieje taka liczba. I delta to jest tylko taki element, który będzie nam mówił na tym etapie, ile rozwiązań ma powyższe równanie. Z deltą jeszcze wielokrotnie spotkamy się przy okazji funkcji kwadratowej. Ona jest wykorzystywana we wielu wzorach i naprawdę będziemy musieli z niej korzystać i byłoby naprawdę elegancko, gdy nikt nie będzie miał problemu z liczeniem tej delty. I teraz popatrzmy, wyliczmy sobie deltę dla naszego przykładu. Mieliśmy a równe 1, b minus 1 i c minus 2. Ja to przepiszę tutaj obok. A równe 1, b minus 1 i c minus 2. Wypisanie tych współczynników naprawdę bardzo pomaga, bo widzimy, że każdy współczynnik występuje tutaj we wzorze. I delta to jest b kwadrat, czyli mamy minus 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 2. Ja teraz pokażę moją metodę liczenia delty. Czy b jest ujemne, czy dodatnie, to nie ma znaczenia. 1 do kwadratu dałoby 1, minus 1 do kwadratu również da 1. Więc tutaj zawsze będzie liczba dodatnia. I ja najpierw liczę sobie minusy. Jeśli jest parzysta liczba minusów, to zapisuję plus, bo popatrzmy. Minus 4 razy 1 da minus, wartość ujemną i jeszcze wartość ujemna razy wartość ujemna da nam plus. Ja najpierw zajmuję się pierw znakami. Jeśli c byłoby dodatnie, czyli mielibyśmy dwójeczkę, to napisałbym tutaj minus, bo minus razy plus razy plus razy plus da minus. Czyli mamy 1 dodać i teraz mnożę same liczby. 1 razy 4 to jest 4, razy 2 to jest 8. 1 plus 8 to 9. I teraz w odpowiedni sposób będziemy musieli zinterpretować deltę i pod spodem właśnie to wszystko jest napisane. Jeśli delta jest większa od zera, czyli nasz przypadek odpowiada takiemu przypadkowi, nasze równanie odpowiada takiemu przypadkowi, widzimy, że delta wyszła 9 i to jest wartość dodatnia, jest większa od zera.
I jeśli delta jest większa od zera, to mamy taką informację, że równanie ax kwadrat plus bx plus c ma dwa rozwiązania. I te dwa rozwiązania wyliczamy z takich wzorów, czyli widzimy, że tutaj jeszcze w tym wzorze będziemy musieli zastosować deltę i będziemy musieli ją wykorzystać. Ale widzimy, że tutaj mamy pierwiastek z delty, a nie deltę i to jest bardzo ważne. Jeśli delta wyjdzie nam równa 0, to równanie ax kwadrat plus bx plus c ma jedno rozwiązanie i ono jest liczone podwójnie. Przy funkcji kwadratowej to, co to znaczy, że to jest podwójne rozwiązanie, to wszystko się wyjaśni. I to rozwiązanie ma troszeczkę inny wzór. X1 to jest minus b przez 2a. I tak jak mówiłem, może pojawić się również sytuacja, w której równanie nie ma rozwiązań. Takie coś będzie miało miejsce, gdy delta jest mniejsza od zera. Tak więc my mamy który przypadek? Zawsze będziemy mieli jeden z tych trzech przypadków. My mamy pierwszy przypadek, gdy delta jest większa od zera, więc będziemy musieli sobie skorzystać z tych wzorów. Zrobimy to tutaj poniżej. Widzimy, że delta jest równa 9. Zawsze przy liczeniu delty, jak chcemy rozwiązać równanie, warto wziąć sobie pierwiastek z delty, bo on jest we wzorach na te wartości. X1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. I teraz popatrzmy. B było minus 1. Czyli mamy minus b, to jest minus minus 1. Minus pierwiastek z delty, czyli 3, przez 2a. I a mieliśmy 1. Czyli będziemy mieli tutaj przez 2. Minus minus 1 to 1, minus 3 przez 2. 1 minus 3 to minus 2, przez 2 to minus 1. I teraz x2 wylicza się bardzo łatwo. Widzimy, że wzór na x2 jest bardzo podobny do wzoru na x1, tylko że nie mamy minus pierwiastek z delty, tylko plus pierwiastek z delty. Czyli będziemy mieli minus minus 1, czyli 1, dodać pierwiastek z delty przez 2. Czyli mamy dokładnie to samo co tutaj, tylko jest inny znak. Tutaj jest minus, a tutaj jest plus. 4 podzielić przez 2 to 2. I to są nasze rozwiązania. Możemy sobie nawet sprawdzić. Najpierw zapiszemy odpowiedź. O. Odpowiedź. X równa się 2 lub x równa się minus 1. Tak się przyjęło, żeby pisać tutaj indeksy dolne x1 i x2. Ja tutaj w odpowiedzi zapisałem x równa się 2 lub x równa się minus 1, bo tak zapisywaliśmy każde rozwiązanie w poprzednich dwóch schematach. Moglibyśmy napisać x1 równa się minus 1, x2 równa się 2, po przecinku nawet. W jaki sposób zapiszemy odpowiedź, to już naprawdę nie ma znaczenia. Moglibyśmy nawet zapisać to też w ten sposób. X należy do takiego zbioru 2 i minus 1. Po prostu musimy podać, jakie x spełniają to równanie. Ja chciałbym teraz, żebyśmy jeszcze przeprowadzili eksperyment. My mieliśmy tutaj takie równanie po przekształceniu. X kwadrat minus x minus 2. X kwadrat minus x minus 2 równa się 0. I my rozwiązaliśmy sobie to równanie i dostaliśmy x1 równy minus 1 i x2 równy 2. Teraz popatrzmy, my chcieliśmy rozwiązać to równanie, czyli znaleźć taką liczbę, która po stawieniu do x sprawi, że to wszystko po wyliczeniu da nam 0. I teraz popatrzmy, jeśli wstawimy minus 1, to będziemy mieli minus 1 do kwadratu minus x zamieniamy na minus 1 i minus 2. Teraz popatrzmy, minus 1 do kwadratu to 1 plus 1, bo minus i minus da plus, minus 2 daje nam 0. Czyli widzimy, że rozwiązanie jest poprawne. Jeśli będziemy mieli, jeśli zrobimy to samo z dwójką, 2 do kwadratu minus 2 minus 2. 2 do kwadratu to 4, minus 2 to jest 2 i minus 2, czyli mamy 0. I widzimy, że to jest również poprawne
rozwiązanie. Zawsze na końcu, jeśli mamy jakieś dwie wartości, to możemy w ten sposób sobie sprawdzić. Ja teraz jestem na 100% pewny, że to są nasze rozwiązania. Tak można robić przy każdym równaniu. My tego nie robiliśmy w poprzednich schematach, ponieważ to było widać, że to są naprawdę rozwiązania tego równania, a tutaj już to nie jest takie oczywiste. Tak więc widzimy, że tutaj zawsze musimy sobie przekształcić do tej postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, wyliczyć sobie deltę. Jeśli delta jest większa od 0, to wiemy, że będą dwa miejsca zerowe. Jeśli delta będzie równa 0, to mamy jedno miejsce zerowe. A jeśli delta jest mniejsza od 0, to wiemy, że nie znajdziemy takiego x, który po stawieniu do równania sprawi, że to wszystko się wyzeruje. I w zależności od tego, czy delta jest dodatnia, czy ujemna, będziemy stosowali odpowiednie wzory na miejsca zerowe. Tutaj mamy tylko jeden wzór i różni się on od tych wzorów, które są w przypadku, gdy delta jest większa od 0. My tutaj tylko mieliśmy jeden poglądowy przypadek, gdy delta była większa od 0. Od przyszłej lekcji zajmiemy się konkretnymi przykładami, będziemy sobie rozwiązywali równania i ćwiczyli ten schemat i tam na pewno będą znajdowały się przypadki, w których delta będzie większa od 0, równa 0 i mniejsza od 0, czyli przećwiczymy sobie wszystkie warianty, na które będziemy mogli się natknąć przy rozwiązywaniu równania kwadratowego, w którym a, b i c są różne od 0. Tak więc zapraszam do przykładów i do treningu. To naprawdę jest bardzo łatwe, a występuje często na maturze i będzie można zyskać naprawdę sporo punktów, jeśli opanujemy te równania.